Miłośnicy fotografii to ludzie niezwykle wrażliwi na sztukę. Wciąż poszukują nowych inspiracji, tworzą nowe formy przekazu. Uciekają w sferę wyobraźni, obcując przy tym z naturą, która ma w sobie tyle ukrytego piękna. 2 kwietnia w okolicach wsi Sątopy spotkali się fotografowie oraz młodzi kamerzyści z Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Fotograficzno-Filmowego FotoMX. W tym dniu wiosenna pogoda sprzyjała spacerom z aparatem. Fotografowie zatrzymali się w obszarze ochrony specjalnej ptaków – Polder Sątopy Samulewo. Tam bowiem mieści się ogromne bogactwo natury, gdzie można spotkać czy usłyszeć wiele różnych gatunków ptaków. To również doskonałe miejsce, by uwiecznić krajobraz z różnych punktów widokowych. Zaszywając się w zieleni, można z przyjemnością poszaleć z fotografią makro. Zatem FotoMX miał wiele możliwości do rozwijania swej pasji. Plenerowy spacer zakończył się tradycyjnie wspólnym ogniskiem na plaży nad Jeziorem Widryńskim. Towarzyszyły temu bardzo długie rozmowy. Nie zabrakło oczywiście pamiątkowego zdjęcia całej grupy. Grupa FotoMX, zrzeszająca pasjonatów fotografii oraz filmu, działa nieprzerwanie w Kętrzynie od 1986 roku. Przez te wszystkie lata przewinęło się w niej wielu utalentowanych artystów. Niektórzy pokochali fotografię do takiego stopnia, że postanowili związać z nią swoje życie zawodowe. Motywatorem do utworzenia takowej grupy był Lucjan Mikulski oraz kilku okolicznych fotografów. Do tej pory prowadzi on aktywną działalność, stając się ojcem fotografii. Niedawno jego uczennica i członkini FotoMX-a Justyna Drost zdobyła 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym Foton, organizowanym we Wrocławiu. Sukces ten cieszy, gdyż laureatka została wyróżniona z około 450 uczestników ze 140 miast z całej Polski. Ten rok dla FotoMX-a to także 30-lecie działalności artystycznej. Z tej okazji odbędzie się duża wystawa zaplanowana na 8 września w Kętrzyńskim Centrum Kultury. Wernisaż obejmie najlepsze zbiory fotografii z okresu analogu i fotografii cyfrowej. Udział wezmą zarówno aktualni członkowie, jak i wieloletni przyjaciele FotoMX-a. Wydarzenie to zapewni wiele atrakcji oraz niespodzianek. Tymczasem fotografowie korzystają z dobrej pogody, by tworzyć swoje nowe dzieła i móc je pokazać na kolejnych wystawach. Każda osoba zainteresowana fotografią może dołączyć do stowarzyszenia. Wystarczy przyjść na zajęcia, które prowadzone są przy Powiatowym Domu Kultury w Kętrzynie na ulicy Pocztowej 13, w każde czwartki oraz piątki o godzinie 16:30. Mile widziani są także fanatycy kamery.